Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czasie przebudzenia Café de Flore. No i kochani, mam dla Was jedną wiadomość. Oczywiście na swoim blogu napisałam, o czym będzie audycja, ale jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. No i kochani, wszystko płynie. W dniu dzisiejszym Renia nam się rozchorowała, także z tego miejsca ją serdecznie pozdrawiamy. Reniu, jeśli trochę cicho jest, także już momencik, zrobimy głośniej. Jeśli nas, kochanie, słyszysz, to serdecznie tutaj wszyscy Cię pozdrawiamy. Zdrowiej nam szybko. Ale dzisiaj mamy bardzo fajnego gościa. Przedstawiam Wam, kochani, Ewelinkę Stepnicką. Witaj, Ewelka. Witam wszystkich. Cześć, Moniu. Dziękuję za zaproszenie. No, kochanie, dzisiaj proszę Ciebie, pojawiłaś mi się jako anioł, bo cały dzień przygotowywałam się do zupełnie innej audycji. Audycja miała być odpowiedzią na pytania telewidzów, które były zebrane w poprzednich audycjach. Natomiast dzisiaj ta rozmowa z Tobą była tak inspirująca i tak dała mi do myślenia i okazało się, że jedziemy w tym samym czasie na jednym wózku. Ale zanim przejdziemy do tej audycji, Ewelinko, ja bym Cię chciała przedstawić. Ewelinka Stępnicka, większość osób, które w tej chwili słuchają, na pewno Cię znają. Jesteś współprowadzącą Radio na Fali Spektrum Rozwoju. Pozdrawiamy z tego miejsca też Anię Sośnierz. Aniu, całujemy Cię mocno. Buziaki przesyłamy. Ewelinka jest tak naprawdę prekursorem w Polsce, jeśli chodzi o pisanie o witariańskiej diecie. Przeżyła ogromną transformację. I świadczy o tym przejście z bloga surowadieta.blogspot.com do oceanu świadomości. Ewelinko, ja bym chciała, żebyś kilka słów o sobie powiedziała. Daję Ci głos, kochanie. No witam wszystkich. Dla tych, co mnie nie znają, to tak jak Mania powiedziała, można znaleźć kilka informacji na mój temat na surowadieta.blogspot.com i no moja przygoda cała zaczęła się właśnie od surowej diety, raczej od tego, że byłam chora i akurat trafiłam bez własnej woli i w ogóle nie miałam nawet na to ochoty tak naprawdę i nie wierzyłam w to, w jakiś żaden weganizm, ani wegetarianizm, ani w ogóle w to, że dieta może zmienić coś podczas choroby. Jakoś nie byłam w ogóle świadoma tego, ale tak mnie nakierowało życie, że natknęłam się na takie, a nie inne osoby i spędziłam kilka tygodni w ośrodku. Mieszkam w Stanach w ogóle, w Nowym Jorku i spędziłam kilka tygodni w ośrodku, w którym leczyłam się właśnie surową dietą i sokami i no i nie tylko. Oczywiście tam był wielki akcent był położony na nasz stan psychiczny, o czym ja miałam pojęcie, dlatego że jestem z wykształcenia psychologiem, studiowałam w tamtym okresie psychologię tutaj w Stanach, więc co jeszcze tam było bardzo akcentowane, to była cała spirytualność, no, której ja w ogóle nie widziałam, nie wierzyłam i nie chciałam tykać w tamtym okresie, także no to wszystko zmieniło moje życie na wiele, wiele sposobów, nie byłam w ogóle pewnie na tą zmianę do końca gotowa. I zaczęłam się tym dzielić właśnie po polsku na YouTube między innymi, zwłaszcza dietą. Nie tyle może namawiałam ludzi do tego, żeby rzucać zaraz wszystko i być weganinem, czy też witarianinem i jeść zaraz na surowo, dlatego że ja sama wiedziałam, jak ciężko mi było zmienić mój nawyk, ale na pewno propagowałam siłę surowych owoców i warzyw, soków i tego wszystkiego i jaki to wpływ miało na mnie, na moje ciało, na mój stan psychiczny też, bo czego się bardzo nie spodziewałam tak naprawdę, to jak czysta dieta może wpłynąć na nasz stan psychiczny, zwłaszcza będąc psychologiem, jakby wiedziałam o różnych sposobach poprawy stanu psychicznego, ale nigdy nie spodziewałam się, że oczyszczenie organizmu może mieć taki wpływ na nas. Także no to wszystko zaczęło się 3 lata temu i no zmiana, jaka nastąpiła we mnie, była ogromna, zwłaszcza na poziomie duchowym właśnie i też na poziomie umysłu i w ogóle mojej kariery, tego, że rzuciłam studia właśnie i no byłam zafascynowana dietetyką, czyli nie tyle mówię, nie tyle, żeby być na jakiejś diecie, żeby nazywać się weganinem czy coś, dlatego że ja wiele razy w swoich filmach mówiłam, że mnie nie interesuje, czy ludzie jedzą mięso, czy nie. Ja nie przyszłam tu nikomu mówić, co robić, a czego nie robić, jak jeść, dlatego że to jest każdego osobiście i indywidualna decyzja.
co mnie interesowało i co ja bardzo próbowałam przekazać ludziom, to to, jak bardzo ogromny wpływ ma surowa właśnie żywność na nasz organizm, zwłaszcza ludzi chorych. I ci, którzy mnie znali osobiście, zwłaszcza tu w Nowym Jorku, nawet ci, którzy nie chcieli w to wierzyć, to trudno było nie uwierzyć, widząc moją zmianę. Ludzie znali mnie przez 5 lat, jak byłam chora, jak się zmagałam ze zdrowiem i widzieli mnie po kilku tygodniach powrotu ze Teksasu i później po tym, jak ja dalej byłam na surowej diecie i na sokach. Także od tego się zaczęła cała przygoda, później pojawiło się Spektrum Rozwoju, czyli jest to radio takie właśnie też niezależne, internetowe, w którym prowadzę audycję z Anią Sośnierz na temat rozwoju, że tak powiem, różnego, od diety, od naszego ciała, po naszą duszę, no i umysł, który mnie bardzo fascynuje, prawdopodobnie z tego względu, że studiowałam psychologię i no, interesuje mnie w ogóle połączenie, zwłaszcza na dzień dzisiejszy, właśnie między spirytualnością a umysłem. Ja bardzo lubię naukę. Ja jestem jeszcze takim niewolnikiem sprawdzania wszystkich faktów właśnie w nauce, więc fascynuje mnie neuronauka i kwantowa fizyka. Trochę na ten temat wiem, że tak powiem skromnie, i to, jak wielki ma to przekład na to, co wiedzieli ludzie właśnie, nie wiem, w Indiach, czy tacy ludzie jak ty, Moniu, poprzez swój dar. I ja kiedyś byłam oczywiście bardzo sceptyczna. Cały ten, jakby cała historia naszego poznania, może o czym ty wspomnisz, to do tej pory wspominam. Myślałam, że w ogóle jesteś szalona i... Ja wiem, cię wiem, szybko, ty już powiedziałeś, że cię zdiagnozowałam, że tak powiem, jako schizofreniczkę. Także no to wszystko było dla mnie nowe. Długo się tego bałam i tu też zawdzięczam wiele właśnie Monice, która mi non-stop mówiła, że no jesteś inna, będziesz inna i od tego nie uciekniesz, bo od swojego cienia nie da się uciec, a ja jakoś bałam się bardzo mówić o tej drugiej stronie, jakby ta cała tematyka jedzenia ode mnie odchodziła bardzo szybko, dlatego że no nie jesteśmy tylko ciałem, umówmy się, jesteśmy też i umysłem i jesteśmy też świadomością. I to jest coś, na co ja nie byłam gotowa i bardzo długo chowałam się jeszcze pod surową dietą. Miałam mnóstwo ludzi, co mnie bardzo zadziwiło. Miałam mnóstwo ludzi, którzy śledzili mój blog, a zaczęło się od jednej osoby, a skończyło się na kilku tysiącach. Nie spodziewałam się tego w Polsce, myślałam raczej, że wszyscy będą myśleli, że zwariowałam, no bo jednak w Polsce taka dieta nie jest propagowana. I długo się trzymałam tego kurczowo, dlatego że mój lęk mnie trzymał, przy tym się bał mówić właśnie o tym, o czym tak naprawdę chciałam mówić. No i dopiero od niedawna tak naprawdę warsztaty w Polsce, na których byłam, odwiedzałam Polskę na te wakacje i robiłyśmy warsztaty, Monia była razem z nami. Na temat właśnie, no różny temat. Był też temat jedzenia, był świadomości, był temat miłości. Ja mówiłam właśnie o bezwarunkowej miłości tak naprawdę do samego siebie. I no i teraz właśnie mam nową stronę, która się nazywa Ocean Świadomości i teraz raczej propaguję właśnie świadome życie. Świadome jedzenie jest częścią tego, ale już niewielką na dzień dzisiejszy. Raczej mówię, interesuje mnie bardziej komunikacja międzyludzka. To jak wiele naszych problemów wynika z tego, że my nie umiemy już słuchać, a zakrzykujemy się nawzajem i to, jak świadomość jest w stanie nam w tym wszystkim pomóc tak naprawdę, świadomość rozumienia rzeczywistości tej przynajmniej fizycznej tutaj, w jakiej jesteśmy, tego, jak jesteśmy zaprogramowani i tego, jak umysł chce jednego, a dusza chciałaby innego i to, jak my próbujemy sobie z tym radzić, czyli poprzez kontrolę, gdzie ja uważam, że dopóki próbujemy kontrolować coś, co nie jest w stanie być skontrolowane, czyli wszechświat, Bóg, jakkolwiek kto to nazwie, no to jesteśmy na przegranej pozycji. Moim zdaniem świadomość jest kluczem do wolności. Także to chyba tyle. No i miłość oczywiście. No to tyle. Ciężko jest to sobie mówić. No ale dałaś radę, Ewelinko, naprawdę. Czyli z surowej diety mamy w tej chwili Ocean Świadomości. Zapraszamy bardzo serdecznie na właśnie twoją nową stronkę, gdzie są wrzucane prawie codziennie wspaniałe filmiki, gdzie komunikujesz się z nami prowadzący monolog, można powiedzieć, ale jest to naprawdę bardzo... Nie tak. Są to bardzo pouczające treści. Są to bardzo fajne wibracje, które wybudzają w nas takie jeszcze ukryte części. Jedni mogą się złościć na te teksty, inni mogą to przyjmować z miłością, a jeszcze inni mogą czuć się ambiwalentnie. Także zapraszamy jeszcze raz oceanświadomości.com.
Dobrze. No to co chwilę może powiem, jak myśmy się poznały w bardzo dziwnych okolicznościach. Słuchajcie, ja akurat byłam po takim zabiegu chirurgicznym, leżałam sobie w łóżku i szukałam przepisów dotyczących surowej diety, bo przechodziłam na witarianizm. Było lato, było gorąco, więc z całą rodziną stwierdziliśmy, że po prostu przejdziemy na surowe jedzenie. No i kliknęłam na YouTube i znalazłam filmiki Ewelinki, która właśnie promowała tam surowe szejki i mówiła wspaniałym, ciepłym głosem: pijcie i jedzcie surowe owoce i warzywa. To Ewelinko, jesteś na mnie, jesteś, bo na chwilkę mi tak ucichłaś. No i w każdym bądź razie popatrzyłam, obejrzałam kilka filmików i gdzieś tam część mojej istoty stwierdziła, że ja tę osobę, ja tę dziewczynę po prostu skądś znam. I to na pewno nie jest z tego wcielenia, ani z tego życia. Zawołałam swojego męża i mówię: Jarek, zobacz, mówię, obejrzyj sobie ten filmik i powiedz mi, co myślisz. Jarek obejrzał kilka filmików, też go to wszystko tak rozbawiło. Była bardzo fajna energia w tych filmikach i mówi tak: no słuchaj, no to tak jakbyśmy ją znali, to jest tak jakby nasza córka z jakiegoś innego wcielenia. Ja do tej dziewczyny napiszę, a nigdy w życiu do nikogo nie wysłałam obcego żadnego e-maila. Zresztą to była taka właściwie pierwsza moja przygoda w ogóle z internetem, z poznawaniem zupełnie obcych ludzi z całego świata. No i Ewelinko, napisałam do ciebie długi e-mail, przedstawiłam się, kim jestem, czym się zajmuję. No i to cię trochę zszokowało, prawda? No wystraszyło mnie w ogóle. Wtedy bardzo dużo, to było w ogóle bardzo dla mnie nowe, dlatego że ja nie znając nikogo, nagle po tym jak zaczęłam kręcić filmy, to zaczynałam dostawać bardzo dużo e-maili. I co mnie w ogóle bardzo jakby zdziwiło, to było to, że na przykład filmy były o jedzeniu, a ludzie pisali do mnie właśnie z problemami, z jakimiś... No, na przeróżne tematy, co było fajne, dlatego że nawet mój blog, jakby jak już się go otworzyło, to nazywał się W poszukiwaniu optymalnego zdrowia i tak, mi mówię, chodziło bardziej nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o takie no, odnalezienie takiego spokoju wewnętrznego raczej, na poziomie ducha i umysłu również. No i tak ludzie o wszystkim do mnie pisali, no i w momencie, i różne były śmieszne tematy, z różnymi ludzi pisali problemami albo propozycjami, no ale już jak dostałam maila od ciebie, Moniu, to pamiętam, że wtedy mieszkałam ze swoim przyjacielem, mówię, no przyjdź, bo jeszcze tego to kurka wodna nie było, jakaś wróżka napisała. Ale to było dosadnie powiedziane. No było, ale że nie jestem u siebie, to nie będę przeklinać. No i że wróżka jakaś napisała, no dla mnie to było jakby, ja już miałam nieco bardziej otwarty umysł, bo nauczyłam się właśnie na swoim przykładzie właśnie, że nie wiem nic tak naprawdę, a ten, kto myśli, że cokolwiek wie, no to jeszcze mniej wie niż ten, co wie, że nie wie nic. Ale na wróżkę nie byłam gotowa i właśnie to powiedziałam. No na to ja jeszcze nie jestem gotowa. No i pamiętam, że no przez swoją osobowość, jaką mam, no to potraktowałam cię z takim szacunkiem na tyle, na ile mogłam i odpisałam. Podobało mi, no coś mnie takiego ujęło w tym e-mailu i pamiętam, że odpisałam i pisałyśmy do siebie jeszcze kilka razy. Pamiętam, że ty dałaś mi kilka wskazówek o moim, że moje wyższe ja się z tobą kontaktowało i że ja o siebie nie dbam. No i ja tam się, to wszystko było dla mnie bardzo śmieszne. Ja oczywiście myślałam, mówię, powiedziałam dla swojej przyjaciółki w szkole, ja mówię, że chyba jakaś kobieta ze schizofrenią do mnie napisała, słuchaj, ma rozmowę z moim wyższym ja. No to wiesz, no ja byłam zupełnie inna, miałam wiele ignorancji w sobie jeszcze. A ja dużo ale, no, odwagi. No, a ty dużo odwagi, dokładnie. Teraz znając ciebie, to w ogóle nawet nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Nie wiem. I, no oczywiście nie wierzyłam no, w ten dar Moniki i powiem wam, że nie uwierzyłam, dopóki raz właśnie przez przypadek, których nie ma, Monia mi napisała właśnie, że Jarek powiedział, że jestem taką córką, której oni nigdy nie mieli. No i ja powiedziałam, że ja bardzo chętnie wezmę Jarka jako ojca, bo mój tato zmarł, jak byłam mała. I w tym momencie Monia jakoś chyba dostała przekaz, jak czytała to, no i napisała mi e-maila, że Ewcia, słuchaj, ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę, ale to jest to, co ja zobaczyłam i z tego, co widzę, to twój tato nie umarł. No i to było dla mnie szokiem, dlatego że ja nigdy z nikim nie rozmawiałam na temat swojego ojca, który był w ogóle z innego kraju, co na tamten czas, gdy się dziecko w Polsce wychowywało, no to gdy miało ojca, który w ogóle odszedł od ciebie, jak jesteś mały, który był w ogóle z innego kraju, to się o takich rzeczach nie mówiło. I Monika wiedziała takie szczegóły, o których ja nawet nie wiedziałam, więc ja nie byłam pewna, czy ten e-mail w ogóle był prawdziwy i na ile on był prawdziwy. Powiedziała mi też, że jak gdzieś go na internecie znajdę i
po tylu latach jedyne, co ja znałam, to było jego imię, które wpisałam w internet. W tym momencie wyskoczyła mi strona internetowa policji. Mój ojciec był poszukiwany w Polsce, o czym Monika mi też napisała, że on miał takie, a nie inne życie, że zajmował się takimi, a nie innymi rzeczami, że moja mama chciała z nim uciec i że się dowiedziała w ostatniej chwili, że on ma rodzinę. No więc ja wysłałam zdjęcie swojego ojca, którego nigdy wcześniej w życiu na oczy nawet nie widziałam. Wysłałam mailem do swojej mamy, która mieszka w Polsce i zapytałam się, czy zna tego mężczyznę. Mhm. Oczywiście moja mama mało nie dostała zawału serca, bo nie widziała przez 30 lat miłości swojego życia na oczy. Zadzwoniła do mnie we dwie, zaczęłyśmy płakać, że to jest mój ojciec, że czy ja go odnalazłam, co się dzieje. Oczywiście ja nie mogłam powiedzieć swojej mamie, że jakaś wróżka do mnie napisała i to powiedziała, bo ona by też to nie uwierzyła. W każdym bądź razie już nie rozgadując się, wtedy Monika mi napisała takiego niewinnego maila na drugi dzień. Ewelina, czy to miało jakikolwiek dla ciebie sens? Ja pamiętam, że wtedy do niej powiedziałam, kobieto, czy ty masz w ogóle Skype'a, bo ja muszę do ciebie zadzwonić. No i wtedy się zobaczyłyśmy pierwszy raz. No i oczywiście jakbyśmy się zawsze widziały. Ja kiedyś nie lubiłam takich historii, mnie drażniły takie historie, ale tak było z Moniką. I po 3 latach się spotkałyśmy w Polsce. Tak. I też jak się zobaczyłyśmy na żywo, to jakbyśmy się od zawsze znały. Siadłyśmy w kuchni i tak jakbyśmy siedziały tam pół życia i poprowadziłyśmy razem wykłady, które kiedyś Monia 3 lata temu, pamiętam, mi pisała jakieś maile, że ja będę jakieś wykłady prowadziła, a ja się śmiałam z tego, że w ogóle co ty opowiadasz, jakie wykłady, i później tak też było. Także tu nawet mówiąc właśnie, no taki szacunek do tego, że taki dar istnieje, skąd on istnieje, no moim zdaniem no od Boga. Są różne tematy, umysł każdego różny ma na ten temat opinie, ale Monia no ma dar, słuchajcie, ma. Do tej pory nie poznałam swojego ojca na żywo, ale widziałam jego zdjęcia, no i wygląda podobnie do mnie. I w ogóle cała historia, ta, którą Monika opisała w mailu, została potwierdzona przez moją mamę. Oczywiście ja jej nie powiedziałam o tym mailu, ale ona mi powiedziała, czym mój ojciec się zajmował, dlaczego wyjechał z Polski, dlaczego ona z nim nie uciekła. I no oczywiście mam brata, tak jak Monia powiedziała. Także no mówię, wszystko jakby to się sprawdziło i od tamtej pory jesteśmy razem, że tak powiem, ja i Monia. I Monia często odwiedza nas w Spektrum Rozwoju, jest naszym gościem, jest bardzo uwielbiana przez naszych słuchaczy. Dziękuję, ale to nie jest o mnie dzisiaj, kochanie, tylko właściwie... No właśnie, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? No właśnie, już ci mówię. Więc tematem naszej rozmowy, właściwie naszych dywagacji, jest ciąg dalszy naszej popołudniowej jakby schadzki skype'owej. Rozmawiałyśmy sobie o wielu różnych takich bardzo fajnych rzeczach, a szczególnie o takim przemijaniu jakby marzeń i otwieraniu się na nowe. I dzisiejszą audycję postanowiłam nazwać tak bardzo symbolicznie Pożegnanie z Afryką. Co ty na to? Ja przeczytam taki tekst i bym chciała, żebyś się do niego odniosła, dlatego że to jest tekst, słuchajcie, który napisałam pismem automatycznym. To było właściwie tuż przed Nowym Rokiem, właściwie chyba tego samego dnia, już dobrze nie pamiętam, ale on się odnosi jakby do tej sytuacji, Weliko, którą my obie przeżywamy i tak naprawdę Renata Engel też jest w tym samym momencie życia. Więc ja go przeczytam szybciutko, a potem sobie o tym podyskutujemy, okej? Okej. Nowe. Idzie nowe, wypychając stare z posad ugruntowanych betonowymi butami. Wszystko, co zakorzenione, zasiedziałe, zasklepione, oswojone, rozpadnie się jak mydlana bańka. Czy tego chcesz, czy nie, pójdziesz do przodu, do innego świata nieoswojonego, tajemniczego, egzotycznego, bez przetartych szlaków i ścieżek. Dżungla, którą trzeba będzie wykarczować i na jej miejscu postawić nowy dom. Wszystko, co wydaje się już zaklepane, może rozpaść się i umrzeć gwałtowną śmiercią z dnia na dzień. W związku z tym do niczego nie przylegaj, nie przywiązuj się, nie wmawiaj sobie, że to już na stałe, że to już to, co złapałeś Pana Boga za nogi, że teraz dopiero zaczniesz żyć. To ułuda, z której wyrwany zostaniesz wbrew woli umysłu i przymuszony do odkrycia wciąż nowych lądów. Dziś tak, jutro inaczej, ponieważ puszczając u siebie jakiś schemat, stajesz się od niego wolny i natychmiast napływa nowa perspektywa, która pokieruje twoje życie na nowe tory. Ilu z was straciło w ubiegłym roku pracę, znajomych i przyjaciół? Ilu z was przeniosło się w inne miejsce? Ilu z was rozwalił się tak zwany interes życia, wygasła miłość do grobowej deski? To tylko preludium do tego, co wydarzy się dalej. Ten rok będzie bezlitosny dla stagnacji, stereotypów, uwiązań i uzależnień.
Bez namiętności będzie usuwał wszystko, co niekompatybilne z nowymi czasami. To już niepowolny proces, zależny od was. Puścimy, nie puścimy. Teraz jakby cały proces zmian będzie poza nami. Jedno przychodzi, drugie odchodzi, bez naszej zgody i bez pytania, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie. W związku z tym energia Ziemi, jak tsunami, wyrwie nas z korzeniami i przeniesie tam, gdzie powinniśmy właśnie być. Także kochani moi drodzy, życzę wam wszystkim w tym roku elastyczności, wolności, miłości i przyzwolenia wewnętrznego na wszystko, co się wydarzy. Ten rok będzie wspaniały, ale możemy się czuć jak na karuzeli życia, która bardzo szybko się kręci, a my nie mamy nad nią kontroli. Powodzenia, kochani, i dobrej zabawy. Ewelinko, ja myślę, że myśmy właściwie o tym dzisiaj rozmawiały. Mhm. Prawda, że my właśnie na takiej karuzeli jesteśmy, że właściwie wywala nas z jednego wagonika, z tych rzeczy, które robiłyśmy do tej pory, no i chcemy czegoś nowego. Czy możesz nam opowiedzieć pokrótce, jakie są twoje zamierzenia i z czego wychodzisz? Zamierzenia, to wiesz, umysł ma swoje jakieś tam idee, tak? Co by chciał robić, czego nie. Choć umysł na dzień dzisiejszy właśnie chyba tak przygłuszyłam umysł, jakoś w ogóle nie wiem, jak mi się to udało zrobić, rzadko to jest chyba możliwe w ogóle, ale tak go przygłuszyłam, że on do końca nawet nie wie, co chce robić, co mnie bardzo cieszy, dlatego że to jest tak, jak powiedziałaś, my żyjemy jakby naraz w wielu rzeczywistościach i tutaj w tym fizycznym ciele umysł jest bardzo ugruntowany, więc umysł chce planów, chcę wiedzieć, gdzie jest A, krok A, od kroku A do kroku B, chcę znać wszystkie plany, jakby a dusza nie działa, dusza, no ludzie nie lubią tego słowa, niektórzy, tak, chociaż tutaj pewnie słuchacze nie mają aż tak wielkiego problemu, ale no mówię, my jesteśmy na tak wielu wymiarach i rozwijamy się w tak wielu wymiarach, że jakby dusza lubi nieograniczoność, lubi brak planów właśnie. Dusza jest sama w sobie nieograniczona i non-stop się rozwija, dlatego że w moim przeświadczeniu rozwój następuje non-stop, my nie mamy i umysł na to nie ma wpływu, dlatego że dla umysłu się wydaje, że umysł się rozwija tylko wtedy, kiedy kupi nowy samochód i schudnie tyle, ile chce i ma taką dziewczynę lub taką żonę, jaką chce i już ma wreszcie tą firmę i dom, drzewo, samochód i psa. To jest umysł dla rozwoju. Dla duszy każde doświadczenie jest rozwojem. Nawet ten, kto siedzi przez 3 lata, że tak powiem, co nie znaczy, że to jest, to jakby rozwój może być komfortowy i mniej komfortowy, tak? Ale ten, kto siedzi 3 lata na przykład na kanapie i ogląda telewizję lub nawet nie ma ochoty na to robić i się objada i ma depresję, wciąż czegoś doświadcza i dla duszy każde doświadczenie jest rozwojem. Umysł nie jest w stanie tego zaakceptować. Umysł nasz jest zabrudzony, no jest zabrudzony uwarunkowaniem społecznym i wszystkimi tymi schematami i stereotypami, którymi my żyjemy i archetypami. Także no my, naprawdę większość z nas tego... To, co my pragniemy, to nawet nie jest do końca nasze. I my przez to, że tak jesteśmy napędzani teraz, to nie mamy nawet czasu często stanąć i zastanowić się, co z tego, co robimy, jest nasze, a co nie. I jest bardzo trudno. I łatwiej jest w ogóle, mówi się po angielsku, ignorance is bliss, że ignorancja jest takim blissem, taką boskością jakby, czy raczej taką no, radością jest. Łatwiej być radosnym, jak człowiek ignoruje wiele rzeczy dookoła siebie. Dlatego, że no my wszyscy biegniemy gdzieś i większość z nas nie wie gdzie i po co. Większość z nas tak naprawdę nie wie nawet, że biegnie. Mhm. I czasem ten, który się zatrzyma na chwilę, to bardzo długo ma taki okres tego żałowania, po co ja się w ogóle zatrzymywałam. Łatwiej było biec z innymi i się w ogóle o to nie martwić. No i ja się zatrzymałam, ja myślę, że i ty się zatrzymałaś. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni pewnie, bo to jest... Ja to dzisiaj ci mówiłam właśnie, Ewelinko, ja znów jestem na rozdrożu. Ja już sobie ugruntowałam jakby pewne rzeczy, ja już się dowiedziałam, co ja mam robić i wiedziałam, że to jest to właśnie ten moment, że ja złapałam Pana Boga za nogi, ja już wiem, że do końca życia będę pewnym torem szła. Okazało się, że od tygodnia mój tor zupełnie mnie wybija, zupełnie w innym kierunku i to, co mi się wydawało, że to jest realizacja moich marzeń, moich pragnień, na dzień dzisiejszy z tego wychodzę. Także kochani, ja chciałam tylko powiedzieć, że to pożegnanie z Afryką to nie jest tylko symboliczne, tylko to jest też, jakby mówię tutaj wszem i wobec, że ja z audycją również będę się żegnać, dlatego że nowe przede mną, nowe wyzwania, nowe projekty,
tak naprawdę co miałam zrobić, co miałam przekazać, to w dniu dzisiejszym jakby to zrobię do końca i moje wyższe ja, moje wyższe poziomy. Moja dusza mówi, że no to już koniec tej przygody. Umysł chce zostać. Umysł, moje ego. Czeka na pochwały, czeka na takie, no, jak to powiedzieć, krytykę. Jeszcze chce być właśnie napędzany, prawda, czyimiś prośbami, czy czyimiś takimi intencjami różnymi, żeby tutaj zostać. Natomiast dusza mówi nie. To już jest ten czas, kiedy trzeba iść zupełnie inną stronę, prawda? Jewenko, ty też, jeśli chodzi o, nie wiem, czy chcesz to powiedzieć publicznie, oczywiście, jeśli chodzi o audycję. Tak, o spektrum rozwoju, tak, że odchodzę, tak, tak. No jeszcze nie zdążyłam tego powiedzieć w tej audycji, we wtorek będę o tym mówiła, tak, odchodzę na razie ze spektrum rozwoju. No ciężko znów, to, ja uważam, że to każdy z nas odchodzi od pewnych rzeczy z różnych powodów i ja odchodzę dlatego, że chcę być bardziej, po pierwsze to chcę odpocząć tak naprawdę, bo ostatnie 3 lata spędziłam na pomaganiu ludziom, to zawsze było gdzieś tam moją intencją. Ja zawsze chciałam, zwłaszcza odkąd jak wyzdrowiałam poprzez surową dietę, cały blog zaczął się od tego, od ideą tego było, żeby podzielić się z ludźmi tą historią, co mi się przydarzyło, jak bardzo byłam chora i jak bardzo jestem zdrowa. Ale to jest to, gdzie dusza chce jednego, a umysł jest zaprogramowany, żeby robić coś innego. I na wiele rzeczy, które ja robiłam na blogu, to nie byłam na przykład gotowa. I też wiele rzeczy, które ja robiłam dla innych, co mi się wydawało, to bardzo szybko, żeby im pomóc, bardzo szybko się przerodziło w takie... To nie jest łatwy temat do mówienia i też nie chcę się tu zagubić, bo ja mam tendencję do rozgadywania się. Bardzo szybko przerodziło się w karmienie ego. Zamiast karmienia duszy mojej, czy też karmienia ludzi, czyli pomagania im, to bardzo szybko to się przerodziło w takie karmienie mojego ego. Dlatego, że ja miałam... Początki może bloga nie były aż takie wesołe, no bo wiele ludzi nie jest gotowych na jakieś jedzenie surowych owoców czy warzyw, ale jakoś tak życie mi przyprowadziło bardzo kochanych ludzi. Miałam ogromne wsparcie, bardzo, bardzo dużo ludzi wręcz... Są blogi, na których ludzie próbowali mnie krytykować i wręcz byli na mnie źli, pisali do mnie i mówili: Ewelina, ty jesteś jakaś nietykalna, dlatego że ja zawsze propagowałam miłość i gdzieś tam, nawet ci oporni gdzieś tam, ta miłość no jednak zwycięży na swoje sposoby, na jakie potrafi. I to jest, oczywiście, że to było moim założeniem, ale ja bardzo szybko w tym się zagubiłam, dlatego że ja zamiast robić to, co uważałam, że było słuszne i zamiast stosować wszystko to według siebie, co radziłam innym ludziom, to przestałam na nowo dbać o siebie. A jednak ja wierzę, że człowiek, jeżeli nie jest sam zdrowy i nie kocha siebie, to ani nie może pomóc komuś wyzdrowić, ani nie może przekazać miłości innym, jeżeli sam do siebie jej nie ma. I ja bardzo szybko odstawiłam siebie na półkę i zaczęłam robić wszystko to, o co byłam proszona, czyli każdy komentarz. Moje ego było tak chwiejne, że każdy komentarz osoby miał na mnie ogromny wpływ. Ja spędzałam noce, żeby szukać informacji. Jeżeli nakręciłam filmik, który komuś się nie spodobał, to bardzo łatwo go kasowałam. Byłam bardzo poddana na to, co mi mówiono. I widocznie ja potrzebowałam tego całego procesu, żeby się nauczyć, dlatego że to mnie tak zahartowało, bo człowiek albo zostanie wykopany, albo wreszcie nauczy się z tym żyć. I też tutaj ja nie mówię, żeby nauczyć się z tym żyć, to ja nie mam na myśli właśnie ignorancję i mówienie: o, okej, ja nie dbam, ja mam to w dupie, za przeproszeniem, co ludzie o mnie mówią, dlatego że to jest też forma ucieczki, to jest umysł, który oszukuje sam siebie. Dokładnie. I który próbuje iść w ignorancję i w arogancję, ale to nie ma nic wspólnego. Zrozumienie, czyli świadomość, że w momencie, kiedy ja mam filmik, który ogląda 5000 osób na przykład, a niektóre z nich obejrzało nawet 15 tysięcy osób, to w tym momencie ja istnieję 15 tysięcy razy, dlatego że każda osoba, która mnie ogląda czy słucha, ma swoją percepcję, ma swój filtr, że przez jaki mnie widzi, przez jaki mnie odbiera. Dla jednego ja mogę być beznadziejna, dla drugiego ja mogę być cudowna, dla trzeciego ja mogę mówić prawdę, dla czwartego ja mogę mówić głupotę. I co jest niesamowite, to jest to, że każdy z nich ma rację. Dlatego, właśnie, że każdy z nich... I tu mi bardzo pomogło. A żadna ta wersja, żadna ta ich racja nie jedna się i nie równa się z moją racją, bo ja mam na swój temat swoją opinię. I co się stało, co ja
z czego ja zdałam sobie sprawę, to jest to, że w momencie, kiedy ja kręciłam film i robiłam to wszystko, to ja nie miałam swojej opinii. No właśnie, to poczekaj, Weńko, ja bym chciała, to zapamiętajmy to, ja kręcąc te filmiki nie miałam swojej opinii. Jeszcze taki krótki tekścik chciałam przeczytać tutaj odnośnie właśnie tego, co powiedziałaś. Nie dość dobry. Nie dość dobry, aby mówić, nie dość dobry, aby pisać, nie dość dobry, aby śpiewać, malować, tańczyć, liczyć, kochać, fruwać i nie dość dobry, aby być kim chcesz. Jesteś za gruba, aby być baletnicą lub modelką. Jesteś za głupia, aby być matematykiem. Jesteś za ładna na nauczycielkę fizyki. Jesteś dla niego nie dość dobra. Jesteś fatalną córką, a może żoną nie dość dobrą. Może zawodzisz przyjaciół, kiedy mówisz nie w geście obrony swego terytorium. Kiedy zaczynasz odkrywać, że coś, co byś nie zrobił, jakbyś się nie starał, to i tak znajdzie się ktoś, kto powie, że nie jesteś dość dobry. Przychodzi spokój i zrozumienie, że twoje wysiłki na nic się zdadzą. Przypływa odpuszczenie napięcia i zaczyna się stan obojętności wobec tego, co wydarza się na zewnątrz. Twoja obojętność powoduje, że wchodzisz w inny świat. Pojawiają się inni ludzie, sytuacje i zadania, takie, które małymi krokami dają ci do zrozumienia, że jesteś naprawdę dobry. No piękne, no dokładnie ma się to, dlatego że dla mnie to było szokujące wręcz, jak ja wreszcie się zatrzymałam na chwilę i zdałam sobie to, to jest tak jak ciało mi znowu to pomogło, dlatego że miałam wypadek rok temu i wtedy nie mogłam się ruszyć nigdzie, nie mogłam pisać, nie mogłam nic nie robić dla innych i byłam znowu uwięziona jakby, w cudzysłowie, sama z sobą. I znów miałam ten moment taki, jak miałam w Teksasie, gdy byłam chora, że okej, kim ja jestem, co ja robię dla siebie i to właśnie, jaki wpływ miały na mnie opinie ludzkie, że jak był dobry komentarz przy filmiku, to ja byłam dobra, a jak był zły, to ja byłam zła. I to jest, ja nie wiedziałam już w pewnym momencie, kim ja znów byłam. Ja wiedziałam, kim wszyscy chcieli, żebym ja była, w większości ludzi, ale też było jakby ktoś, kto wystawia się publicznie, tak jak ty w audycji, czy tak jak ja, to no, początki nie są łatwe, dlatego że mówię, każdy z nas chce, żeby świat wyglądał tak, jak my tego chcemy. Tak, czyli chcemy pokazać świat ze strony własnej dupy, jak ja to cię cytuję często w tej audycji. Tak, jak ja zawsze mówię, prawda jest jak dupa, każdy ma swoją, tak. Dokładnie. To jest ta Ewelinka, kochani, którą cytuję. I to jest dosłownie to. I dopóki my będziemy z tym walczyć znów, dopóty jesteśmy na przegranej, w momencie, kiedy my zrozumiemy, i znów tu świadomość wchodzi w grę. Kiedy my zrozumiemy, że każdy ma swoją własną prawdę. Ja znów, w moim przeświadczeniu jest jedna prawda, która obala całe prawdy umysłu. Te subiektywne, jak to ostatnio rozmawiała, Alani chyba użyła tego słowa, że są prawdy subiektywne. Czyli każdy z nas ma swoją subiektywną prawdę tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość, jak ludzie powinni się ubierać, jak myśleć, co robić, jak jeść. I każdy z nas ma swoją i każda dla niego jest prawdziwa. Oprócz tego w moim przeświadczeniu jest jedna obiektywna prawda, która jest miłością bezwarunkową, o której my dawno, dawno, dawno zapomnieliśmy. I każdy z nas tak naprawdę tą pustkę, którą czuje, a każdy z nas ją w jakiś sposób czuje, jeżeli jest na tyle odważny, by posiedzieć ze sobą przynajmniej przez sekundę. I czy to próbujemy ją wypełnić poprzez właśnie pomaganie innym, czy też poprzez lepszy samochód, czy fajniejszą dziewczynę, czy jeszcze, nie wiem, większe drzewo i kolejnego psa. Każdy z nas to robi na swój sposób, ale tak naprawdę każdy z nas chce wrócić do domu. Każdy z nas chce tej bezwarunkowej miłości, tego zrozumienia, wypełnić tą pustkę, tą lukę. A jednak zewnętrzne rzeczy i zewnętrzna prawda, zwłaszcza poprzez kontrolowanie środowiska dookoła nas, nie jest w stanie nam tego zagwarantować, dlatego że i to jest to, co ludzie próbują robić. Ludzie my się zakrzykujemy. I to jest to też, co jednym z powodów, dlaczego ja w ogóle odeszłam od promowania surowej diety, to było to, że to się bardzo rozpowszechniło. Teraz jest bardzo dużo blogów, bardzo dużo. I ja nie propaguję mówienia ludziom, co mają zrobić. Ja jestem zwolennikiem wrzucenia informacji, że tak powiem, do internetu i każdy sobie zrobi z tym, co będzie uważał. Teraz, bo teraz jestem dojrzalsza, tak? Przeszłam swoją drogę, żeby dojść do tego, dlatego że ja nie mam już oczekiwań od ludzi. Nawet jeżeli w momencie, kiedy ja mówię, ja bardzo dużo mówię o miłości, tak? I w momencie, kiedy ja mówię o miłości i na przykład ktoś do mnie napisze komentarz, Boże, jak ty jesteś beznadziejna, w ogóle to nie ma bzdur, przecież są na świecie źli ludzie i to... Nawet jeżeli ja tą osobę zdenerwuję, to wciąż ta osoba czegoś doświadczyła.
w obecności mojej, czy w obecności słuchania mojego filmiku. I czy te doświadczenie jest negatywne w moim umyśle, czy pozytywne, czy jest mniej komfortowe, czy dyskomfortowe dla mnie, to jest tylko moje ego, które próbuje mi powiedzieć, jak powinno być. Mi zależy na tym, wręcz ja uważam, że osoba, która jest niekomfortowa z tym, co ja mówię, została bardziej dotknięta niż ta, która mi przytakuje. Dlatego, że w momencie, kiedy my oczekujemy czegoś, to operujemy na ego. I tu podam prosty przykład. Ja prowadziłam jeszcze do niedawna, jeszcze mam dwóch klientów, terapię na Skype, darmowe terapie, gdzie pracowałam z różnymi ludźmi, głównie z uzależnieniami, bo na tym się dość dobrze znam. I dziś rozmawiałam z taką cudowną dziewczyną, która, żeby poprawić sobie, jest teraz bezrobotna, ma depresję, zmaga się z wieloma problemami. Zostało jej poradzone przeze mnie i przez drugiego psychologa, żeby poszła i zrobiła coś, jakiś wolontariat, żeby zrobiła coś po prostu tak bez zobowiązań. Więc ona poszła z jakiegoś swojego kościoła, gdzieś tam do takiej świetlicy została wysłana, gdzie są małe dzieci i tam miała dla nich raz w tygodniu czytać książki. No i jej się to bardzo podobało i ona poszła i czytała te książki, malowała z nimi malowanki. No i dzisiaj rozmawiałam i ja mówię, no jak ten wolontariat ci idzie? No i ona powiedziała, no wiesz, było fajnie, no bo ja poszłam, czytałam te książki, było okej, ale się później wkurzyło. No i ja się pytam, no a czemu się wkurzyłaś? No bo ja uważam, że ja powinnam być doceniona, a ja tam byłam niedoceniona. Mnie te baby nie zauważyły tam, w ogóle mi nie podziękowały. Ja uważam, że ja powinnam być doceniona. I teraz ja się pytam, przez kogo powinnaś być, kochanie, doceniona? I ona mówi, no przez te baby. Ja mówię, przez jakie? No przez te kobiety, co tam pracują. Okej, a czy ty poszłaś tam dla tych kobiet? Czy ty poszłaś tam dla dzieci? Czy ty poszłaś w ogóle tam dla siebie? Czy ty poszłaś tam w ogóle dla samego pójścia, żeby zrobić coś dla innych? Czy ty poszłaś tam, żeby być doceniona? I to jest znów, to był jej problem z rodzicami, z bratem, z pracą, od której odeszła. I to jest to, jeżeli my jesteśmy w pewnej dynamice, to my tą dynamikę, dopóki się z nią nie rozstaniemy, to my ją będziemy przenosić z jednej sytuacji do drugiej. Bo to jest nasz cień i znów od swojego cienia nie da się uciec. Więc jeżeli ona była niedoceniona, dlatego że znów, jeżeli my będziemy czekać, aż inni nas docenią za to, jacy my jesteśmy, to możemy czekać całe życie. I w tym momencie oddajemy władzę nad naszym życiem i nad naszym szczęściem innym ludziom. A my tak naprawdę nie mamy kontroli. Nasz umysł daje nam iluzję, że my mamy kontrolę nad innymi ludźmi. Czyli to jest tak. Jak ja kręciłam filmy i mówiłam o tym, o czym ludzie chcieli słuchać i w taki sposób, w jaki oni chcieli słuchać. Dlatego, że na początku był problem z tym, jak ja się wysławiałam. Dlatego, że ja mieszkam w Stanach od wielu lat, miałam akcent po polsku, więc czasem mi brakowało słów, więc wiele ludzi narzekało na to. Jak zaczynałam spektrum rozwoju, to też wiele ludzi narzekało na to, że nie umiem się wypowiedzieć. Jak pisałam swój blog, ja nie lubię używać przecinków ani dużych liter, a ludzie mówili, że się nie dało tego czytać. No tak, ale potem pamiętasz jeszcze pan Z na twoim blogu, no. Jak zjechał strasznie, że właśnie nie ma przecinków, że błędy i tak dalej, a potem był najwierniejszym obserwatorem. Słuchaj, dokładnie. Dlatego, że jak odstawimy ego na półkę i wysłuchamy wiadomości, jaka jest do przekazania i to jest, znów, my chcemy, każdy z nas, żeby rzeczywistość wyglądała tak, jak my tego chcemy i żeby dawała nam przyjemność, a omijała ból. I dopóki to jest spełnione, to my jesteśmy szczęśliwi. Ale w momencie, kiedy jedna rzecz jest nie tak, jak my chcemy, to znów nasze szczęście jest wystawione na próbę. I to jest tak, my ustawiamy dookoła siebie, z wszystkich ludzi, wszystkich sytuacji, które są dookoła nas, taki zamek z klocków, w którym my żyjemy. Tak. I jeżeli wszystkie klocki są tam postawiane w taki sposób, jaki my tego chcemy, to my jesteśmy szczęśliwi mieszkający w zamku w swoim królestwie, w którym nikt nas nie może skrzywdzić. W momencie, kiedy ktoś wypchnie nam jeden klocek, cały zamek lgnie w gruzach. I to jest tak, gdy my próbujemy, okej, jeżeli mój chłopak czy moja żona będzie mnie kochała tak, jak ja tego chcę i mówiła mi o tym codziennie, ale tylko wtedy, kiedy ja mam ochotę to usłyszeć, bo jak ona mi będzie mówiła za dużo, to ja wtedy będę się nudził tym. Wtedy będzie dla mnie za nudno. I gdy mój szef będzie mnie traktował tak, jak chce, i gdy ja będę zarabiała tak, jak chcę, i gdy będę miała wreszcie ten samochód i schudnę 15 kilo i jeszcze naprawię ten nos, to wtedy będę szczęśliwa. Ale prawda jest taka, że to są wymogi ego, które nigdy, przenigdy nie jest szczęśliwe. Ego nie ma. To jest tak, ja nie jestem wrogiem ego, a wręcz odwrotnie. Ja jestem propagatorem tego, że negatywne myśli są pozytywne, że negatywne myśli przynoszą nam tak wiele informacji,
jak nie więcej niż te pozytywne, że negatywne emocje są nośnikami informacji. Każda rzecz, która wokół nas się dzieje, jeżeli podejdziemy do niej świadomie, jestem naszym przyjacielem. Nawet nauk, najgorszy wróg, który jest w naszym otoczeniu. Ja pochodzę z domu, gdzie byłam bita przez 16 lat. Gdy człowiek podejdzie świadomie do każdej rzeczy, która nas odwiedza w życiu, zrozumie, że z każdego, i to jest takie klisze, którego ja kiedyś nie cierpiałam za dzieciaka, że z trudnego człowiek się uczy. To nawet z dobrego i z trudnego człowiek się uczy. Człowiek się zawsze uczy, jeżeli wykaże na to ochotę. Dlatego, że my mamy kontrolę tak naprawdę nad naszą intencją, a co my próbujemy skontrolować, to jest wszystko inne dookoła, a nasza intencja jest tylko skierowana w jednym kierunku. Ma być tak, żeby mi było dobrze i żebym nie cierpiał. I to jest jedyna nasza intencja. I to jest prosty przykład, i już za chwilę się uspokoję. Przykład pogody. To jest tak, jak spadnie deszcz, deszcz i tak tam spadnie, czy my tego chcemy, czy nie. My nie mamy na tym kontroli. Tak jak większość życia po prostu przychodzi do nas i przepływa, a my jesteśmy na drodze i jesteśmy tylko szczęśliwymi uczestnikami tego życia. My mamy zaszczyt w nim uczestniczyć. I my próbujemy złapać wszystko to, co możemy kontrolować i zbudować ten swój zamek. W tym momencie życie przyprowadza nam tyle klocków codziennie, że my nie jesteśmy w stanie nawet z tego nic ulepić tak naprawdę. I jedyne klocki, które jesteśmy w stanie wybrać, dają nam iluzję, że my budujemy sobie zamek. I to jest tak jak z tą pogodą. Jak zaczyna padać deszcz, to my w momencie, zależnie od tego, to może stać 300 osób na podwórku i każdy z nas będzie to postrzegał inaczej. Człowiek, który jest w Afryce, jak mu spadnie deszcz, to powie: Boże kochany, dziękuję, Bóg mnie kocha, Bóg zesłał nam deszcz, to jest, my czekaliśmy 3 miesiące, to jest nasze wyzwolenie, to jest dla nich najcudowniejsza rzecz. Dla kogoś w Anglii, gdzie pada deszcz codziennie, dla niego to będzie w ogóle zmora kolejnego dnia, bo ma tego dosyć. I tak jest z większościami. I my nie mamy wpływu na to, czy ten deszcz spadnie, czy nie. Choć biorąc pod uwagę kwantową fizykę, to możemy niby naszymi myślami i emocjami regulować tę pogodę, ale wyjdźmy na razie poza to. Chodzi mi o to, że w życiu, dopóki będziemy kontrolować nasze otoczenie, to co mówią o nas ludzie, to jak nas postrzegają, to będziemy przesypiać nasze życie. Będziemy... Halo? Ewelinko, ja ciebie nie słyszę. Halo? 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 Słuchajcie, kochani, napiszcie na czacie, czy wy słyszycie Ewelinkę. O, coś się zawiesiło. No więc tak, zanim się połączymy jeszcze raz z Ewelinką, to chciałabym tutaj pozdrowić Madzię z Rzeszowa. Pozdrawiam cię serdecznie, obiecałam to. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj na czacie się udzielają. Bardzo dziękuję, że nas słuchacie. Za chwileczkę postaram się jeszcze raz z Ewelinką połączyć. Ale jest jakiś problem z internetem, więc jeśli się nie połączymy, to kochani, chciałabym wam powiedzieć jeszcze, że dzisiaj Mikołaj Rozbicki ma swoją audycję o 20, więc jeśli... O 21, przepraszam, więc jeśli chcecie zmykać, to zmykajcie. My dzisiaj wcześniej skończymy, czyli punkt 21. Zakończymy audycję, żebyście mieli możliwość do Mikołaja się przenieść, do telewizji Janusza Zagórskiego. Także tutaj skorzystam z okazji, no wykorzystam ten moment niedogodny, że nas rozłączyło i chciałabym kilka ogłoszeń tutaj dać. Jeszcze raz przypominam, że 2-3 marca w Warszawie są warsztaty Renaty Engel, jak odnaleźć wewnętrzne dziecko i pokochać i posklejać. No, w integralną część możecie się zapisywać tutaj do Reni. Podam adres e-mailowy renatajasnowic@gmail.com. Jeszcze raz powtarzam, renatajasnowic@gmail.com. Więcej informacji na temat warsztatów macie na stronie internetowej www.helzeyer.pl. Jeszcze raz powtarzam, www.helzeyer.pl. Oczywiście, kochani, do mnie też możecie pisać e-maile i kontaktować się. Zapraszam na naszą stronę internetową metodaddw.pl. Natomiast, kochani, już nie będę zbierała tematów do audycji, bo po prostu powolutku się z wami będę żegnała.
Natomiast jeśli będziecie mieli ochotę jeszcze zaglądać do mnie na blog i czytać różne fajne i niefajne treści, to w zależności od Waszej oceny, to zapraszam. zmianymyślnik2012.blogspot.com. Jeszcze raz powtarzam, zmianymyślnik2012.blogspot.com. No i dalej nie mogę się tutaj niestety z Ewelinką połączyć. Może tym razem nam się uda chwilka cierpliwości. Widocznie w Nowym Jorku może śnieg pada, kurczę. No właśnie, kurczę. Wszyscy piszą, że lubią Ewelinki słuchać, a tu właśnie znów góra zaskoczyła i przerwała nam tutaj połączenie, więc może wezmę tutaj, odpowiem na kilka pytań, które pojawiło się właśnie na poprzednich czatach i między innymi, o właśnie takie fajne pytanie na temat déjà vu. Co to jest déjà vu? Jeszcze ostatnia próba, słuchajcie, połączenia. A, i jeszcze Roberta, bardzo serdecznie pozdrawiam z Chicago. Kochany, szerokiej drogi ci życzę. Robert jeździ tirami, więc szerokiej drogi, gumowych opon. Pozdrawiam, ściskam dla całej rodziny uściski. Kochani, dobra, no to idziemy. Déjà vu było takie pytanie. Słuchajcie, no to tutaj taka odpowiedź trochę naukowa. Déjà vu to odczucie, że przeżywana obecnie sytuacja wydarzyła się kiedyś w jakimś nieokreślonym czasie. Połączona jest z niepewnością, że to naprawdę istnieje. No i tak, jeśli chodzi o moje zdanie jako jasnowidza, jako osobę, która tak naprawdę wychodzi ciągle poza czas liniowy, która żyje właściwie, można powiedzieć, poza czasem liniowym, z tego żyję i z tego mam pieniądze, więc uważam, że takie zjawisko jak déjà vu jest faktem i wcale nie musi być związane z jakimś upośledzeniem ośrodka nerwowego. Natomiast uważam, że takie zjawisko jest bardzo częste u małych dzieci i u młodzieży, która dopiero dorasta. Dlaczego? Dlatego, że dzieci i młodzież bardzo silnie żyją w takim świecie iluzji i abstraktu. I jeszcze ta lewa półkula mózgowa, która odpowiada za logikę, nie jest tak bardzo wyćwiczona, wytresowana i nie przejmuje jakby głównego dowodzenia nad naszym umysłem. Stąd to ta umiejętność taka naturalna wychodzenia poza czas liniowy. Każdy człowiek to ma, od samego urodzenia każdy to ma. Natomiast my możecie wrócić wspomnieniami do swoich młodych lat i myślę, że 95% młodych ludzi przeżywa to zjawisko i przeżyło to zjawisko déjà vu, natomiast u osób starszych poprzez zakłócenie tej naturalnej zdolności przez naszą logikę to po prostu zanika. I muszę Wam tutaj opowiedzieć, właściwie chcę opowiedzieć Wam taką historię odnośnie właśnie takiej umiejętności wychodzenia poza czas liniowy. To przez 16 lat pracowałam jako osoba, która no, jasnowidzi, najpierw byłam wróżką, w każdym razie cały czas jechałam na prawej półkuli mózgowej, która odpowiada za abstrakt, za intuicję, za twórcze myślenie i zdolności, więc ta moja półkula, która odpowiada za logikę, kompletnie była zaniedbana i muszę Wam powiedzieć, że miałam bardzo duże problemy z, no, z takim po prostu zwykłym życiem, z wypełnianiem pitów, z obliczaniem reszty, ile kto mi powinien wydać, właściwie to mi było obojętne i mój mózg za tym nie nadążał. No ale do rzeczy. Miałam w pewnym momencie swojego życia bardzo duże, bardzo silne zawroty głowy i poszłam do lekarza, który stwierdził, że mogą być to po prostu zaburzenia jakieś neurologiczne, że powinnam zrobić sobie badanie mózgu EEG głowy, czyli badanie fal mózgowych. No i oczywiście to badanie poszłam zrobić i co się okazało? Wyniki były zaskakujące dla mnie samej. Normalnie człowiek w stanie takiej aktywności, wykonując takie codzienne rzeczy i posługując się zwykłą percepcją zmysłową i pracą umysłową, ma falę, czyli jest w takim stanie beta. I to jest bardzo normalne. Natomiast w stan alfa, o, słuchajcie, mamy połączenie z Ewelinką. Halo Ewelinko, jesteś z nami? No jestem. To poczekaj, kochani, ja tylko dokończę tutaj historię i już zaraz wracamy do rozmowy z tobą, dobrze?
No, internet mi odcięło, dzwonię z telefonu, nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Słychać cię dobrze, akurat teraz mówię o déjà vu, także jak coś wiesz, to za chwileczkę dopuszczę cię do głosu. Także przypominaj sobie w tym czasie, jak ja będę gadać, co wiesz o déjà vu, okej? Okej, Okay? No i no nie moi... wiem nic, to No dzisiaj to będziemy słuchać. słuchaj, w każdym bądź razie okazało się przy tym badaniu, że ten stan alfa, który jest stanem spoczynkowym, charakterystycznym dla relaksu, dla takiego odprężenia, dla takiego momentu, kiedy my zasypiamy lub wybudzamy się, w moim wypadku te fale alfa były utrwalone w tym stanie beta. No i oczywiście osoba, która odczytywała ten wynik, powiedziała, że te fale są na tyle zmienione, że po prostu no, muszę przebyć leczenie. No, przestraszyłam się, poszłam do domu, ale trafiłam właśnie takiego swojego anioła, jak dzisiaj Ewelinkę, tak trafiłam swoją przyjaciółkę, która też była jasnowidzącą i miała ten sam problem. Poprzez zawroty głowy też została skierowana na EEG i wynik był taki sam. Co to sugeruje? Właśnie zastanowiłyśmy się z tą przyjaciółką Dorotką, że osoby, które pracują półkulą mózgową odpowiedzialną za abstrakt i zaniedbują logikę, mają te fale utrwalone na stałe i stąd nam jest bardzo łatwo wyjść poza stan właśnie tego czasu liniowego. I być może tutaj jest wytłumaczenie dla tego déjà vu. Małe dzieci, one ciągle marzą, one projektują swoją przyszłość, one marzą o zabawce A, o zabawce B, o zabawce C. Młodzi ludzie marzą o miłości, o spotkaniu tego jedynego, tej jedynej. Są cały czas jednak w aktywności tej półkuli mózgowej, która tworzy i kreuje. Dlatego mają taką dużą łatwość, jeśli chodzi o déjà vu. Wyczytałam też w badaniach naukowych, że 95% osób przebadanych, które zgłosiły się z tym zjawiskiem déjà vu do lekarzy, były to osoby zdrowe. Ale czasami to déjà vu, jak naukowcy twierdzą, lekarze, może być objawem padaczkowym, ale to jest naprawdę bardzo rzadki przypadek. Także kochani, te osoby, które są jasnowidzące i nie tylko, które się rozwijają duchowo, jeśli będziecie chodzić sobie robić EEG, nie przejmujcie się tym, że macie utrwalone fale alfa, które powinny być beta, a teraz też zauważam, że dużo osób pracujących duchowo już stan teta mają utrwalone i stąd są te channelingi. Ewela, przecież ty jak mówisz, czy na wykładzie, czy jak mówisz na filmiku, przecież ty wchodzisz w stan teta, słyszysz mnie, kochanie? Słyszę, no ja I nie w mogę się stanie zastanawiać, teta. bo. I w stanie teta właśnie lecisz z tym przekazem. Kiedy ja robię odczyty dla ludzi, kiedy ich sprawdzam, kiedy obserwuję ich zdjęcia, patrzę w oczy i staram się zebrać informacje, ja wchodzę w stan teta. I właściwie mogę powiedzieć, że ja rzadko wychodzę z tego stanu teta. No chyba, że idę do sklepu i muszę rzeczywiście, no tak się skonfrontować z tym, co pani mówi, ile mam zapłacić. To tylko wtedy. Ale też cały czas jadę już na tych falach mózgowych. Także kochani, déjà vu istnieje. Po prostu. Nie, no ja to powiem tylko od siebie, że w szkole takiej, no tych zwykłych szkołach, że tak powiem, jak ja studiowałam psychologię, to no oczywiście, że naukowcy chcą jakby najprostsze rozwiązanie, zwłaszcza w tych takich zwykłych szkołach, może ten taki uniwersytet jak Harvard czy coś, to jeszcze tam próbują tą prawdę odnaleźć, ale w tych takich, no ten system jednak jest bardzo zlimitowany i nam się mówiło i w książkach nas się uczyło, że to jest po prostu zwykła odpowiedź jednej półkuli mózgowej szybsza niż drugiej. I dlatego ma się wrażenie, że wcześniej już to się widziało albo przeżyło. I to jest tylko dlatego, że lewa półkula, czy tam prawa, odpowiedziała szybciej niż ta druga. Co ja do końca myślę, że tam jest to wiele więcej ukryte w tym całym doświadczeniu niż tylko to. No tak, o tym też czytam. To też może być jakby częściowo prawdą, tak jak ty mówisz, prawda? Że my pewne informacje odbieramy tą częścią mózgu szybciej, a dopiero potem jakby dołącza się ta lewa półkula. Natomiast to jest zbyt proste. Ja się z tym, no ewentualnie w jakimś tam w 1% zgadzam, że tak może być. Że wtedy, kiedy my ćwiczymy jedną półkulę, wtedy ona szybciej odpowiada na pewne bodźce. Natomiast jeśli chodzi o déjà vu, ja uważam, że to zjawisko istnieje. I nie bójmy się tego, to jest normalne. Wiele osób po prostu to przechodzi. I właściwie powiem, że dbajmy o to. Że wychodzenie z czasu liniowego to jest bardzo jakby przydatna rzecz, bo wtedy się budzi intuicja. Bo wtedy po prostu my wykraczamy poza pojęcia logicznego umysłu, przestajemy odbierać świat cyfrowo, natomiast zaczynamy odbierać świat pozawerbalnie. I to jest piękne. I dlatego osoby, które wchodzą w ten stan
teta na stałe mają potrzebę po prostu się zamknąć, przestać mówić, po prostu być. I ja, Ewela, wiem, że ty jesteś w tym czasie, kiedy masz takie pragnienie. I ja jestem w tym czasie, kiedy mam takie pragnienie znaleźć pracę, kiedy ja mogę siedzieć cicho. Ja nie chcę już mówić. Ja pragnę powrotu do domu, że ja nie chcę już werbalizować niczego. Mówiłaś mi o tym dzisiaj, prawda? No tak, rozmawiałyśmy. Właśnie ja bym chciała się ciebie zapytać, bo temat miał być pożegnanie z Afryką, a ja tam się oczywiście rozgadałam. Ta, co nie chce mówić, to i tak wciąż jeszcze mam te ego nieco rozgadane. Ale bym chciała właśnie się zapytać, skąd u ciebie taka zmiana? Skąd i później może ja napomknę o swojej. Jakby co kieruje twoją zmianą, a co jeszcze cię powstrzymuje od zmiany gdzieś tam, może jeżeli jest coś takiego. Jakby może tak wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj wcześniej na Skype'ie, o tym jak no ego chce swojego, a dusza czego innego, czy też ta taka intencja tej miłości. No właśnie, więc tak, słuchajcie, kochani, trudno jest mi powiedzieć, co mnie pcha do pewnych decyzji w moim życiu. Na pewno ogromne poczucie, że tak ma być, że tak mam zrobić. Ja już z tym nie dyskutuję. Moje ciało mi opowiada całą historię, jak ja się czuję w pewnych sytuacjach. I wtedy, kiedy czuję się niekomfortowo, kiedy zaczyna boleć mnie brzuch, kiedy zaczynam mieć stres, kiedy zaczynam przygotowywać się do audycji, co jest dla mnie abstraktem w ogóle, bo ja się nigdy do niczego w życiu nie przygotowałam. Ja już wam tutaj w poprzedniej audycji się do tego przyznałam. To znaczy, że ja zatracam spontaniczność, to znaczy, że ja się czegoś boję, to znaczy, że ja przygotowuję swoje ego do dobrej oceny, a ja tego nie chcę. Ja po prostu nie chcę wchodzić w tryby ego. Ja marzyłam o audycjach, ja marzyłam o tym, żeby mieć swoją audycję też, żeby wam opowiadać swoją historię, żeby opowiadać wam swoją dupę, że tak powiem, czyli swoją prawdę i przekonywać was do tego. Na dzień dzisiejszy wiem, że to jest jakby już coś, co jest poza mną. Dlatego, że ja już nie chcę nikogo do niczego przekonywać. Ja już nie chcę dzielić się swoją prawdą. Ja jeszcze jestem gotowa na to, żeby was przyjąć, żeby wam zrobić odczyt, ale ja już nie jestem gotowa, żeby was oczyszczać. Ja dziś uważam, że każdy powinien mieć narzędzie, każdy sam powinien sprzątać swoją podłogę, każdy sam powinien robić porządek w swoim życiu. I dzisiaj jak szłam na spacer rano, w Krakowie jest bardzo piękna pogoda, pada dużo śniegu, jest przepięknie, po prostu jest cudowna zima. I akurat jechał wóz śmieciarka, dwóch facetów. No uśmiechnęliśmy się do siebie, mijając się na tym spacerze. I ja mówię tak, co, kochanie, myślisz, że jesteś lepsze od nich? Przecież ty robisz dokładnie to samo. Sprzątasz cudze podwórka, sprzątasz cudze brudy. Czy dalej chcesz tkwić w tym stereotypie? Ja mówię nie. Ja zrozumiałam parę dni temu, że każdy sam powinien wywieźć swoje brudy, że każdy sam te brudy powinien zminimalizować i zutylizować. Ja mogę dać tylko narzędzie. Także kochani, ja zapraszam na warsztaty, na kursy, ale nie piszcie do mnie już, żeby was oczyszczać. Ja przez te 2 tygodnie wielu osobom odmówiłam. Dlaczego? Dlatego, że trochę się wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że czasami ludzie mają tak duże zabrudzenia, że to jest dla mnie po prostu niebezpieczne. Ja już nie chcę ryzykować w życiu. Ja już nie chcę brać niczyich tobołków na swoje plecy. Jest narzędzie, możecie pracować, ale pracujcie nad sobą. Zauważam, że ludzie są bardzo leniwi, wolą mi zapłacić 450 zł, żeby zdjąć z nich bagaż. I ja to przyjmowałam. Dlaczego? Dlatego, że ego się pasło. Ja mam taką moc, ja mogę was oczyścić, ja mogę was uzdrowić, ale ja odbieram wam narzędzie, ja odbieram wam wasze zadanie w tym życiu. No, to jest cała historia pożegnania z Afryką. A myślałam, że do końca życia będę na tym lądzie. To nie znaczy, że on, wiesz, to nie znaczy, że nie wrócisz, ale ja uważam, że poruszyłaś bardzo ważną kwestię, co mnie bardzo zasmuciło. Ja zdałam sobie sprawę właśnie sama, jak byłam chora, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, mimo że my narzekamy na tych wszystkich nauczycieli, na ludzi, którzy biorą od nas pieniądze, na to, że są kursy, za które musimy płacić, to i tak wciąż wielu z nas, zwłaszcza tych, których narzeka, że jest tak drogo, że ci od nas chcą pieniądze, tamci chcą nas liczyć, to tak naprawdę, jeżeli tego nie chcemy i nie chcemy wydawać na to pieniędzy, to usiądźmy i zacznijmy, wiesz, zajmować się sami swoim życiem. Ale tak, prawda jest taka, że nam o wiele łatwiej. I tu jest też, to nie jest nasza wina.
Wszystko to, co my wiemy na swój temat, o sobie i o wszechświecie, to jest to, co nam naopowiadano od małego dziecka do dziś. Jak też i te narzędzia, które nam były ofiarowane po to, żeby sobie radzić z życiem. Czyli na przykład od małego jesteśmy programowani, że inni wiedzą więcej niż my. Tak, dokładnie. Tak, że nauczyciele wiedzą więcej niż my, rodzice wiedzą więcej niż my. I jest może czas w życiu, gdzie nauczyciel umie dodawać lepiej niż my, jak my jesteśmy mali, albo gdzie rodzic wie, jak się lepiej ubrać i jak przyrządzić jedzenie, ale to jest tak, jak każdy wie, że jak był mały, to rodzice mu się wydawali Bogiem i tym, że wiedzieli wszystko. A teraz jak patrzy na swoich rodziców, którzy są już starsi, to myśli, Boże kochany, jak oni przez życie przeszli. I każdy z nas przechodzi przez to samo. Tylko, że co jest niesamowite dla mnie, to jest to, że te oczekiwania, które mieliśmy jako dzieci od rodziców, dalej ciągniemy ze sobą. Jakby nasza percepcja rodziców, o okej, jak oni w ogóle przez życie przeszli, oni się nie znają, oni w ogóle nie wiedzą, co się teraz w życiu dzieje. Wciąż jakby to się zmienia, ale nasze oczekiwania od rodziców, okej, moi rodzice powinni być tacy w stosunku do mnie, akceptować mnie taką, jaką ja jestem, rozumieć to, że ja chcę jeść tak, albo że ja chcę robić tamto. To się nie zmienia, to ciągniemy ze sobą. Jakby, jak już robić, że tak powiem, update, to robić wszędzie. Tak. Ale to też nie jest nasza wina, bo jest tak nam wmawiane. Politycy wiedzą więcej niż my. Lekarze wiedzą więcej niż my, wróżki wiedzą więcej niż my, tak? Ludzie... Tak, ale już wyjdźmy z tego właśnie, prawda? Wyjdźmy już z tego stereotypu. I tak, weźmy po prostu los w swoje ręce, wymyślajmy swoje narzędzia pracy do oczyszczania swoich skostniałych jakby wzorców, które nas blokują. Otwórzmy się na to, co myśmy dzisiaj z Ewelinką mówiły, wsiądźmy do tej górskiej kolejki w Wesołym Miasteczku i po prostu dajmy się ponieść, wychodźmy. Słuchajcie, no ja dopiero zaczęłam przygodę, prawda, z tą telewizją, ale już wiem, że to jest nie tędy droga, więc ja to odpuszczam. Ego cierpi, jest mi przykro, gdzieś tam się pewna część moja buntuje, ale dusza mówi nie. To jest dla ciebie już to już jest blokada, na dany moment to już jest blokada. Ty masz iść dalej. I jakbyśmy wszyscy jakby byli gotowi na taką elastyczność w życiu, nie trzymania się trupów tak naprawdę już na dany moment, bo dziś to jest dla mnie trup, no może to jest nieładne porównanie, no ale to jest coś, co już jest martwe i to tylko ego by zasilało jakby tę energię. Także idę dalej i wszystkich zachęcam do takiego elastycznego puszczania po prostu starego. Nie pasuje mi coś, coś już mnie uwiera, odkrywam to, idę dalej. Ale to jest bardzo ciężkie w dzisiejszych czasach. Wiem. My się bardzo boimy zmiany i to jest, ja pamiętam jak ja mówiłam o surowej diecie i ja nigdy nie zaczynałam tego i to jest to, dlaczego ja odchodzę od pewnych rzeczy. Dlatego, że moją intencją prawdziwą, gdy ja zaczynałam robić to, co robiłam, to było przekazanie informacji. Mi to pomogło, ja chciałam się podzielić z ludźmi, tymi, którzy będą tym zainteresowani. Ja ani nie chciałam stać się przez to jakaś sławna, ani tego uczyć, ani absolutnie nie było takiej intencji. Ja w ogóle nawet nie wierzyłam, że ja mogłabym kiedykolwiek czegoś uczyć, zwłaszcza na temat jedzenia, dlatego że ja nigdy nic innego sobie nie przygotowałam jak kubka kawy, ja nie umiałam nigdy gotować. Więc jakby dla mnie taka wiedza, psychologia jeszcze tak, ale taka wiedza w ogóle dla mnie to było jakieś abstrakcje. Ale bardzo szybko właśnie poprzez to, że miałam bardzo dużo ludzi, którzy mnie oglądali, i dużo ludzi, którzy mi też kibicowali, bardzo szybko ta cała moja pasja pomocy innym stała się właśnie takim karmieniem mojego ego. I tu ja bym chciała powiedzieć, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem ego, ja uważam znów, że ego jest, skoro my jesteśmy tutaj w fizyczności, mamy ten umysł, mamy ten mózg, mamy myśli, mamy ego, które i tak będzie zawsze głodne i czymś będzie trzeba je podkarmiać, wszystko jest okej, jeżeli jesteśmy świadomi tego. No właśnie. Nie próbować, bo to jest tak, ego jest głodne, było i zawsze będzie. I w momencie, co ludzie próbują, to znów my próbujemy kontrolować, więc my próbujemy zapchać tak ego jedzeniem, jakiekolwiek mu damy, żeby ono już wreszcie było najedzone. To jest próba kontroli i manipulacji. Świadomość wchodzi w momencie, kiedy rozumiemy, okej, ego jest głodne, było głodne i zawsze będzie, dlatego że my nie mamy siły, żeby dopóki my jesteśmy w tym ciele, w tej fizyczności, to ego nigdy nie będzie najedzone. Może być uspokojone świadomością, a nie kontrolą, dlatego że ono zawsze będzie chciało więcej. I teraz tak, użyć to w pozytywny sposób, zrozumieć, że dzięki ego my jesteśmy kreatywni wiele razy, my jesteśmy wiele razy umotywowani, dlatego że ego jest w stanie nam pomóc w tak wielu sytuacjach.
jakby nie robić sobie z tego wroga. Wszystko, co było nam podarowane tutaj przez ktokolwiek stworzył ten wszechświat, każdy ma swoją wizję tego, było nam podarowane po coś. Użyjmy, zróbmy z tego użytek. Skoro nie umiemy tego wyciąć jakby i wyrzucić i pozbyć się, to nie próbujmy o tym zapomnieć, bo to jest oszukiwanie siebie. Nie próbujmy ignorować albo manipulować czegoś, co nie jesteśmy w stanie zmanipulować. Zróbmy z tego użytek poprzez świadomość. Jakby nie ma nic złego w tym, żeby być sukcesywnym, żeby odnosić sukcesy, tak? Żeby mieć telewizję, radio. Ja absolutnie tego nie neguję. To, co mi dał mój blog, to, co dało mi radio, tylu cudownych ludzi, ile ja poznałam, tyle razy, tyle momentów, ile mi to dałoby odnaleźć siebie na nowo, dzień po dniu, przy każdej sytuacji, to ja bym pewnie jeszcze dalej, studiując psychologię w szkole, w zamkniętym pokoju siedziała i próbowała odnaleźć to, co ja odnalazłam poprzez wyeksponowanie siebie. Jakby to jest cudowne, co ego jest nam w stanie zaofiarować. Ale no, zrozumienie, że to jest jedna część nas, a nie nasza całkowita całość, jest niesamowite. No tak. Dlatego, że powodem, dlaczego ja chciałam odejść z tego, to było to, że moja intencja tego robienia, tego pomocy ludziom zaginęła gdzieś tam. Dlatego, że ja zostałam zdominowana przez to właśnie przez ego. Dlatego, że ja chciałam pomagać ludziom i bardzo szybko ta pomoc przestała, ani mi to przestało pomagać, ani przestałam ja pomagać ludziom, tylko zaczęłam robić to, co ludzie ode mnie chcieli. I jeżeli na przykład ja wierzyłam, że ludzie nie powinni być ekstremalni w tym, co jedzą, w zmienianiu diety lub powinni pić więcej wody albo ćwiczyć w taki sposób, ale ktoś z tym się nie zgadzał, ja nie mówiłam swojej prawdy. Ja nie prawdy też popartej przez jakieś fakty, które znałam, które była moją prawdą. Ja ukrywałam swoją prawdę, dlatego że inni nie byli gotowi jej słyszeć. I to był powód, dlaczego ja się zagubiłam. I realizacja tego, jakby zrozumienie tego mi bardzo pomogło. I teraz tak, był pewien okres, gdzie pamiętam, jak przyjechałam na wykłady w Polsce i ludzie chcieli słuchać o surowej diecie, a ja już nie byłam na surowej diecie. Ja byłam weganką, jadłam dużo surowych owoców i warzyw. I my mamy taki, umysł nasz jest znów przyzwyczajony do szufladek, do nazw, do kierunków, ile papierów mamy, ile tego. I tak samo jest z jedzeniem. Coś tak prostego jak jedzenie jest znów szufladkowane przez nasz umysł. Czyli tak, ile jesz kalorii dziennie, ile bananów, a ile białka, a ile tego. Ludzie chcą takich informacji, bo umysł tylko takie informacje umie zrozumieć. Tak działa nasza lewa półkula. I jak ja stanęłam przy ludźmi, to pierwsza rzecz, którą powiedziałam, to jest to, że ja nie mogę wam dać tabeli życia. Jakby każdy z nas je inaczej, śpi inaczej, oddycha inaczej, myśli inaczej. My nie jesteśmy tylko ciałem. Więc jakby każdy z nas może wejść na internet i zobaczyć, ile jest książek. Jeden mówi, jedz 30% białka, tak. Drugi 10%. Jeden mówi, jedz tylko mięso. Czwarty mówi, nie jedz w ogóle mięsa, jedz tylko owoce. Owoce są złe, bo mają cukier. Jakby jest setki tysięcy prawd. I to mi przestało, to przestało rezonować ze mną. Ja zrozumiałam właśnie tą rzeczywistość fizyczną, tą subiektywną rzeczywistość tego. I dlatego odpowiadanie ludziom na pytania, gdzie oni chcą konkretnych odpowiedzi, przestało mieć dla mnie sens. Po pierwsze, ja nie widzę siebie jako autorytet. Ja uważam, że ja jestem swoim autorytetem i tylko wyłącznie swoim. I każdy z nas jest swoim autorytetem. Wiedza subiektywna dzielona jest dla nas bardzo pomocna. I po to tu jesteśmy, żeby nią sobie się wymieniać i nawzajem się inspirować. Ale jak ktoś do mnie pisze i mówi, ty jesteś ostatnią rzeczą, która mi może pomóc. Ty jesteś moją deską ratunku. W tym momencie ta osoba oddaje swoje życie w moje ręce. Dokładnie, zgadzam się. Kto jej zupełnie nie zna, ja jej nie znam. Ja nie wiem, jak ona do tej pory żyła, oddychała, myślała, czuła, a to wszystko ma wpływ na to, co się z nami dzieje w każdej sekundzie naszego życia. Tylko my to wiemy. My jesteśmy tak zaprogramowani, co jest o ironia losu, że jak my mamy problem z naszym małżonkiem czy z naszą żoną, to my znamy żonę od 20 lat, tak? Ona zna nas od 20 lat i my zamiast pytać się nawzajem, jak możemy to rozwiązać, to się pytamy wszystkich innych ludzi dookoła. A ci ludzie ani nie znają nas, ani naszej żony, ani naszego związku. I mówię, nie ma nic złego w inspirowaniu się. Ja no jestem tak. propagatorem tego, żebyśmy byli zmianą, którą chcemy ujrzeć we wszechświecie. Dziś rozmawiałam znowu z tą samą dziewczyną i ona mówi, Ewelina, ale życie w Polsce jest takie beznadziejne, bo ludzie się nie uśmiechają. Ja mówię, okej, a ty się uśmiechasz? Ona mówi, no nie, a co ja mam się uśmiechać, jak nikt się do mnie nie uśmiecha? Każda osoba, która przechodzi obok ciebie, myśli to samo. No właśnie, tu jest problem. Chcesz miłości we wszechświecie, bądź miłością. Dokładnie. Chcesz uśmiechu, bądź uśmiechem. Jakby
dopóki będziemy czekać, aż inni będą grali pod naszą muzykę, to będziemy stać bez tańca całe życie. No właśnie, to jeszcze Ewelinko, ponieważ zbliżamy się powolutku do końca audycji i jeszcze mamy, wiesz, takie, jakby to powiedzieć, 15 minut na pytania od czatowiczów, to chciałabym, żebyś pomogła mi tutaj odpowiadać na to, dobrze? Okej, no jeśli jest mogę, takie, to no oczywiście. na pewno możesz, oczywiście, bo ty się na tym wszystkim znasz. Jest takie pytanie, jak odnaleźć kursy, które nas wesprą, wybudzą, a jak unikać tych niebezpiecznych spotkań z ezoterykami? To może ja najpierw przejmę pałeczkę i odpowiem tak. Słuchajcie, my tutaj przyszliśmy na Ziemię, żeby doświadczać empirycznie, fizycznie, zbierać doświadczenia i te dobre, i te wspaniałe. Dlaczego? Dlatego, że poprzez doświadczenie człowiek się uczy odsiewać ziarno od plew, więc ja wam nie odpowiem na to pytanie, w jaki sposób dobierać sobie kursy, po prostu. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest iść, doświadczyć empirycznie i jeśli twoje ciało zaczyna się czuć niekomfortowo w danej sytuacji, jeśli twoja intuicja zaczyna ci mówić, kurczę, no coś tutaj jest nie halo, nie czekaj do końca tego kursu, po prostu wyjdź i nie żałuj tych pieniędzy, które tam zostawiłeś. Przez doświadczenie uczymy się odsiewać, jeszcze raz powtarzam, ziarno od plew. Uczymy się rozpoznawać, co jest z nami kompatybilne, co z nami współgra, od tego, co jest dalekie od nas. Bez doświadczenia po prostu nie ma rozwoju. To tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. Ewelinko, co ty na ten temat myślisz? Już się pomądrzyłam. Ja powiem po pierwsze od siebie, że nie mam doświadczenia z ezoteryką, więc będę mówiła generalnie. Jest wielu, i tu jest znów, jest wielu nauczycieli, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jest kurs na kursie, są uczniowie, są trenerzy, są, nie wiem, ze strony religii też są i księża, i są guru, tak, na wschodzie, i jakby tego wszystkiego jest wiele. Ja, co dla mnie byłoby kierunkiem, to jest to, że ktoś, kto jest w stanie dać nam narzędzie, które my mogli, ktoś, kto jest w stanie nas usamodzielnić, a nie trzymać przy sobie jak najdłużej. Czyli okej, jak skończysz jeden kurs, to musisz skończyć drugi, bo bez tego sobie nie poradzisz, musisz skończyć trzeci i musisz przychodzić, musisz być ze mną w kontakcie. Nawet standardowa psychologia, gdzie ludzie stają się uzależnieni od psychologów, moim zdaniem jest dobra tylko na uśmierzenie symptomów, czyli jakby, ale wciąż nie na uspokojenie, na jakby znalezienie problemu tego, które kreuje symptomy. Uciąć symptomy można na wiele sposobów, wiele metod, nawet same chodzenie na kursy jest uśpieniem tych symptomów, które nas drażnią, ale moim zdaniem prawdziwy nauczyciel to jest taki, który jest nam w stanie powiedzieć, my mamy to w sobie, to jest tak, jak ja tłumaczę. My stoimy w wodzie po pas, każdy z nas. I w tym momencie, jeżeli trafia się nauczyciel, który mówi, ja za ciebie to przepłynę i ty musisz płynąć za mną tak długo, dopóki ja jestem tam, ty będziesz dobry, to nie jest nauczyciel. Dokładnie. Nauczyciel, który ci mówi tak, ja ci pokażę, że ty umiesz pływać, tylko zapomniałeś. Ja ci pokażę, że ty stoisz w wodzie po kolana. Ja ci pokażę, że dookoła ciebie jest dużo chwastów. Ja ci pomogę je podgarniać, ale ty musisz przepłynąć na drugą stronę. Ja cię nawet nie mogę za sobą ciągnąć, bo jak ja cię będę ciągnął, to i ja utonę i ty. Zgadzam Dlatego, się. Dlatego, że ego jest chwiejne i nauczyciela, tak, i ucznia. I po jednej stronie. I każdy nauczyciel, który próbuje nas ubezwłasnowolnić, nie jest prawdziwym nauczycielem. Nie ma nic złego w pomocy, ale ja każda osoba, i to jest to, co Monia wcześniej powiedziała, wielu ludzi nie jest gotowych, by zabrać się za siebie. Czasem łatwiej jest zapłacić innym. Każda osoba, która do mnie dzwoniła przy uzależnieniach, jak ja pracowałam z ludźmi, ja jej mówiłam, ja ci nie mogę pomóc, tylko ty sobie możesz pomóc. Ja ci mogę odgarnąć te chwasty, ja ci mogę powiedzieć, gdzie tkwią pewne problemy, ale ty wtedy, tylko wtedy, kiedy ty będziesz na to gotowa, ty to zmienisz. Nie ma takiej siły, ja nie mam takiej siły ani prawa, żeby to zrobić za ciebie czy dla ciebie. Ty przyszłaś do tego doświadczyć i ty będziesz kończyć to doświadczenie wtedy, kiedy ty będziesz na to gotowa. I dlatego, choć wiele wiem, że było wiele krytyki na temat Moniki metody wcześniej, jak ona o niej opowiadała, z różnych powodów, każdy miał swój powód, to powiem jedno,
Ja nie mówię, nie mam do czynienia z ezoteryką, ale ja wiem, że Moniki, w ogóle Moniki Metoda nie ma do czynienia z ezoteryką, też bym powiedziała, ale Moniki Metoda ma właśnie na celu danie nam narzędzi i chcesz, to się oczyszczaj, nie chcesz, to nie pracuj nad sobą, ale takie chodzenie właśnie, ale ludziom jest łatwiej, okej, okay, słuchaj Monia, to ci dam 500 zł tak. I ty mnie czyść przez tydzień, ale co Monia może zrobić, to może oczyścić te symptomy na miesiąc, dwa, może czasem na rok, ale jak my będziemy je dalej kreować, dalej mieć te same nawyki, to i tak to wróci, tak jak Monia mówi ze swoją metodą, to jest tak jak mycie zębów. Człowiek je codziennie i pod koniec dnia będzie miał brudne zęby. I tak samo człowiek wychodzi na świat codziennie, gdzie są stereotypy, archetypy, uwarunkowanie społeczne i będzie wciąż się zabrudzał. I dopóki się nie nauczy samoczyszczać, to znów będzie oddawał swoje życie w ręce innych. No dokładnie, to tak jakbyś mi ZUS wyjęła. No właśnie, to kochani, a propos właśnie odnajdywania dobrych warsztatów i złych warsztatów, to tutaj powiedziałyśmy to, co myślimy na ten temat. Jeszcze jest pytanie, jak znaleźć kontakt ze swoim wyższym ja i czy są skuteczne metody? Oczywiście w Spektrum Rozwoju w Radiu na Fali jest wspaniała audycja. Proszę sobie kliknąć Spektrum Rozwoju, wejść na audycje archiwalne i tam jest, dokładnie chyba pod tym samym tytułem, prawda Ewelinko? Mhm. Odnajdywania mistrza na zewnątrz. Wspaniała audycja, także szukajcie tam inspiracji. Natomiast tu króciutko chyba też powiemy, prawda? Co ty na ten temat myślisz? Jak znaleźć kontakt ze swoim wyższym ja? I czy są skuteczne metody? No to ty mów pierwsza, Monia. Kochani, no w kontakt ze swoim wyższym ja oczywiście to prawo nam należy od samego urodzenia. Tu nam nikt łaski nie robi, tylko trzeba na chwilę zatrzymać się. Pobyć w ciszy, stworzyć przestrzeń do kontaktu ze sobą. Na pewno nie będzie to w supermarkecie, na pewno to nie będzie na spacerze, kiedy idziemy ze znajomymi. To na pewno nie będzie w kinie, to na pewno nie będzie w restauracji. To będzie wtedy, kiedy my zostajemy sami ze sobą, jest kompletna cisza i kiedy my jesteśmy, jakby stwarzamy w sobie gotowość na ten bardzo intymny i prosty kontakt. Ludzie mają to do siebie, że umysły lubią skomplikowane rzeczy. Pytają się, jakie są metody skuteczne. Mhm. Nie ma metody. Każdy z nas ma swój klucz do złapania bezpośredniego kontaktu ze sobą. Jedni piszą pamiętniki, inni piszą listy do siebie, jeszcze inni przychodzą do nas na kurs metody DDW i uczą się, właściwie nie uczą, tylko oczyszczają wszystkie blokady, które powodują, że ten naturalny kontakt z naszymi wyższymi poziomami został zablokowany. Jeszcze inni odnajdują ten klucz sami, bez niczyjej pomocy. Po prostu chcą, proszą, pukajcie, a będzie wam otwarte. Prosi, a będzie wam dane. Więc jeśli się zdecydujesz, człowieku, na kontakt ze swoim wyższym poziomem, po prostu prędzej czy później go dostaniesz. Tylko wejdź w ciszę. Przestań rozmawiać ze swoim ego. Tylko poproś o wskazówki i czekaj, aż napłyną. Nie bądź niecierpliwy. No to wszystko na ten temat, co chciałam powiedzieć. No, ja powiem, że ja nie wiem, czy ja rozmawiam ze swoim wyższym. Ja nie mam takiego rozpoznania, ale żeby ja powiem to, co Monia powiedziała, żeby odnaleźć swoją, to co my chcemy, taką swoją tą istotę, to trzeba odnaleźć ciszę. I to wbrew pozorom, ja wręcz odwrotnie, czasem potrafię odnaleźć ciszę w najbardziej hałaśliwych momentach. Ja mieszkam w Nowym Jorku, więc czasem jakby, żeby przetrwać tutaj, to trzeba umieć tą ciszę. Człowiek się jednak uczy tej ciszy, nawet w warunkach, w których często jest ją czasem normalnie znaleźć. I cisza wbrew pozorom nigdy nie jest cicha. W ciszy jest tak wiele hałasu, takiego pozytywnego hałasu i często negatywnego. I znów w naszym społeczeństwie bardzo często mówi się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby właśnie odganiać te negatywne myśli, że trzeba być pozytywnym, że myśli wpływają na nasz rozwój, że myśli kreują naszą rzeczywistość, więc ludzie bardzo, bardzo, coraz bardziej się boją poprzez też tradycyjną psychologię tych negatywnych myśli. Bardzo często próbują je wypychać, chować, tak samo emocji i stąd też biorą się uzależnienia, bo my próbujemy zajadać i zapijać pewne emocje, które nami targają. Ja, dla mnie świadomość, czyli po prostu bycie takie tu i teraz, w tym momencie, i spotkanie się, jak już mówiłam, ja mówię o tym często też na swojej nowej stronie i w audycjach, że
My jesteśmy jak ten dom, jak ten zamek, tak, jak ten pałac, który odwiedzają codziennie różni przybysze i negatywne emocje, i pozytywne, i opinie innych ludzi, i sytuacje, i doświadczenia, i pogoda, i wszystko, i ptaki, i drzewa, i wszystko, i hałas. I tam we wszystkim jest informacja dla nas. I jeżeli my jesteśmy w stanie wyciszyć się i nie próbować nic z tym zrobić, ani odgonić, ani ją lubić, ani jej nie lubić, tylko ją obserwować i bardzo często to jest też taka słynne porównanie, że my jesteśmy niebem, wszystko inne, co do nas przychodzi, to są chmury. I one, co my próbujemy, to my próbujemy te chmury rozplaszczyć i zrobić, żeby stały się niebem. Tak umysł ludzki próbuje to zrobić, bo inaczej nie umie sobie z tym poradzić. Zamiast po prostu zacząć obserwować te chmury i zobaczyć, czy one przepływają i pod nimi, nieważne, czy one są szare, białe, niebieskie, czy piękne, czy ładne, to i tak wciąż my jesteśmy tym błękitnym niebem, nietykalnym przez nic innego, ta nasza prawdziwa istota. I w tej naszej prawdziwej istocie, w tym niebie, jest wiele informacji dla nas zawartych. I teraz są dwa takie drives, które nami kierują w ciągu dnia. Jest miłość i strach. To jest jedno uczucie, które się spotyka raz na jakiś czas, a zazwyczaj żyje po dwóch oddzielnych stronach. I pytać się siebie, czy to, co robimy, to my robimy z miłości, czy ze strachu, czy z lęku. Dlatego, że wiele razy, wiele rzeczy, które robimy w życiu, mówimy, że robimy z miłości, czyli na przykład ja chcę, żeby mój tato przestał pić, ja chcę, żeby albo żeby moje dziecko przestało, nie wiem, żeby poszło do takiej, a nie takiej szkoły. Ale dlaczego chcesz? No z miłości, bo ja go kocham, ja chcę, żeby ono miało karierę. No tak, ale czy naprawdę ty to robisz z miłości? Tam jest zawsze podwodny świat ukryty, czyli tak, czy ty to robisz z miłości, czy robisz może ze strachu, że jak twoje dziecko nie pójdzie do szkoły, takiej chcesz, to ludzie będą cię osądzać jako złego rodzica. Czy może jak dziecko nie pójdzie do szkoły, takiej chcesz, to nie będzie miało pieniędzy na przyszłość, może ty będziesz musiał utrzymywać, może twoi znajomi będą cię osądzać, może jakby tam jest wiele razy strach ukrywa się pod szatą miłości. I im częściej idziemy z miłości, to jest tak, jak nasza rozmowa dzisiaj się z Monią zaczęła. Czy my robimy to, co robimy, żeby pomóc ludziom, przekazać informacje i mówimy to, o czym mówimy, bo tak naprawdę myślimy, czy my mówimy pewne rzeczy, a pewnych boimy się powiedzieć, bo boimy się reakcji ludzi. I czy my robimy coś z miłości, czy może ze strachu, że jak tego nie zrobimy, to ludzie się od nas odwrócą, ludzie się nas nie zaakceptują. Jakby nasze życie jest wypełnione powinnościami, jak ja to nazywam. Jakby było, gdybyśmy żyli teraz bez powinności, gdybyśmy przestali mówić, ja powinnam być taka, powinnam jeść tak, powinnam być w takiej szkole, mieć tyle dzieci, tak się ubierać. Co by było, gdybyśmy zaczęli robić to, co naprawdę chcemy? I tak naprawdę, chociaż nam jest bardzo często nawet wiedzieć, co to jest. I w ciszy, ta odpowiedź, cisza nigdy nie jest głucha, także dlatego my się jej tak boimy. No właśnie. Gdyby cisza była głucha, to nikt by się tego nie bał, bo każdemu by się przydało trochę głuszy na dzień dzisiejszy. No ale właśnie. Głusza i cisza to dwie różne rzeczy. No właśnie, kochani, ja muszę ci trochę przerwać, kochani, bo jest 23 po, będziemy powolutku się żegnać, ale jeszcze bym chciała wrzucić wam, to jest, słuchajcie, dla was specjalny prezent. Chciałabym wam pokazać miejsce, które znajduje się w Ekwadorze. Miejscowość nazywa się Wilka Bamba, chyba tak to się czyta. Dostałam to przepiękne zdjęcie od Agi Czech. Agnieszka, pozdrawiam cię serdecznie, całuję cię mocno i mam nadzieję, że już czujesz się lepiej. Tutaj za chwileczkę Jarek wrzuci to zdjęcie. Słuchajcie, to jest miejsce mocy. To jest energetyka tego miejsca, gdzie jest krystaliczna energia, gdzie ludzie żyją ponad 100 lat, to bardzo dużo tutaj jest osób długowiecznych, gdzie energia jest tak czysta, że przestępczość tutaj w tym miejscu wynosi zero. Jeśli chcecie zasilić się energetycznie wibracją tego miejsca, zaglądajcie na to zdjęcie bardzo często. I kochani, namawiam was do ciszy, namawiam was do takiej wiwisekcji, namawiam was do rozmowy z własnymi myślami, do rozmowy z własną intuicją, namawiam was do szukania spokoju, namawiam was do szukania
dobrej energetyki miejsc, dobrej energetyki ludzi, do wchodzenia w sytuacje, w relacje, w zadania, w misje, które nas rozwijają. Także zostawiam Was, kochani, z tym zdjęciem. Ewelinko, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Byłaś moim aniołkiem, który uratował mi tyłek, bo kompletnie się posypałam z całym planem, że tak powiem, na dzisiejszy dzień i audycja miała być zupełnie inna. Natomiast tutaj Bozia wie, co robi tak naprawdę i pokierowała mnie w Twoją stronę i myślę, że audycja się podobała. Dziękuję wszystkim osobom, które zostały z nami do końca. Całuję Was mocno i ściskam. I tak jak powiedziałam, powolutku będę się z audycji wycofywała, natomiast na pewno będą dalej bardzo ciekawe tematy. Dziękuję Wam za to całe doświadczenie. Także Ewelinko, dodaję Ci jeszcze głos na chwileczkę. Ja też dziękuję Moniu za zaproszenie i wszystkim słuchaczom za czas spędzony wspólnie razem. Za te 2 godziny chyba prawie przegadałyśmy, nawet nie wiedziałam, że tak długo ta audycja trwa. Chyba trochę przeszłyśmy z czasem. No i zakończę tak, jak to Rumi powiedział, ja kocham to powiedzenie, że między dobrem a złem, słowem a milczeniem właśnie jest ta przestrzeń i tam się spotkamy i tam się spotkamy my, czyli my z samymi sobą. I to jest dla mnie to spotkanie z czymś, co ludzie nazywają wyższe ja, w tej ciszy, która nigdy nie jest głucha. Dziękuję i naprawdę dążcie do tego, by być tym, czym chcemy, co chcemy zobaczyć we wszechświecie, dlatego że tędy jest droga. Nie czekajmy na innych. Inni mogą nas nigdy nie usatysfakcjonować. I w nas jest moc, w każdym z nas. A jedna osoba wbrew pozorom może zrobić tak wiele. Także i uśmiechajcie się do ludzi. Uśmiechamy się do Was serdecznie i oglądajcie też często nasze zdjęcia właśnie, które były wrzucone do tego filmiku. Były to zdjęcia robione wtedy, kiedy byłyśmy ze sobą bardzo, bardzo szczęśliwe, prawda, Ewela? Tak, a to są jakieś zdjęcia. Tak, i jak będziesz odtwarzać sobie film, to są te nasze ulubione zdjęcia, które mamy razem. Okay, także kochani, dobrej nocy Wam życzymy. Busiak, pa. Dobranoc. Dobranoc.